Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii, serii takich poradników, zadań i tak dalej. Więc dawno takich odcinków nie było na moim kanale, co było spowodowane tym, że nie było po prostu tego typu zadań, którymi ja się zawsze zajmowałem. Epic niestety najprawdopodobniej odeszło od tego typu zadań, chociaż kto wie, może jeszcze się pojawią. Więc postanowiłem, że zrobię, że ogólnie zacznę robić poradniki do zadań tygodniowych. Więc w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty i najszybszy sposób wykonać te oto zadania tygodnia 6, które weszły do gry wczoraj. Więc mamy tutaj 6 zadań. I od razu mogę powiedzieć, te zadania są bardzo proste. I nie powinno być z nimi żadnego problemu. Ale tak jak mówię, pokażę, jak można to zrobić powiedzmy najszybciej. No ogólnie myślę, że maksymalnie powinno Wam to zająć 3 mecze. Dlaczego 3? Zaraz do tego przejdziemy. Więc zobaczmy, jakie zadania mamy. Więc pierwszym zadaniem jest wsiąść do różnych pojazdów. Musimy wsiąść do 3 różnych pojazdów. To jest bardzo proste. Po prostu znajdujemy 3 dowolne pojazdy, wiem, 3 różne auta. W sensie chodzi mi, że na przykład SUV i 2 szybkie auta, albo jedno szybkie, 2 SUVy, albo na przykład SUV szybkie i motor. I na każde z tych pojazdów po prostu wsiadamy i tyle. To jest całe zadanie. Dalej, zbierz kuloodporną tarczę w różnych meczach. To jest właśnie zadanie, które sprawia, że... właśnie przez to zadanie powiedziałem, że zrobienie tych wszystkich zadań zajmie Wam maksymalnie 3 mecze. Ponieważ no trzeba to zebrać w 3 różnych meczach, jedną tarczę. W 3 różnych meczach, czyli no nie jesteście w stanie tego zrobić w jednym meczu. Ale też jest to proste, pokażę Wam miejsce, gdzie tą tarczę na 100% będziecie w stanie znaleźć i zdobyć. Dalej, użyj tyrolek, pnączy do grindu lub wyciągów. W tym zadaniu jest pewien błąd, ponieważ na mapie nie ma już żadnych pnączy do grindu. Jedynie coś, co działa na zasadzie pnączy do grindu, są w niektórych miejscach są porozstawiane takie jakby lampki ozdobne. Wiem, że na przykład tu w Szermierczych Sadach są, w Gasnących Górach też jakieś są. No, gdzie niegdzie są właśnie takie lampki i po tych lampkach wiem, że właśnie można jeździć. Ale takich typowych pnączy, jak w ostatnim rozdziale w biomie dżunglowym, nie ma. Ale też jest to bardzo proste zadanie i też pokażę Wam miejsce, gdzie będziecie to mogli zrobić praktycznie w minutę, max 2. Dalej, spożyj jedzenie podczas jazdy pojazdem jako pasażer. Teoretycznie może się wydawać, że to zadanie trzeba zrobić z jakimś partnerem, tak? Że ten ktoś jedzie autem, wy siedzicie jako pasażer i spożywacie to jedzenie, ale tak nie jest. Również Wam to pokażę, jak to zrobić solo. Dalej, zatankuj pojazdy zanim w meczu pozostanie 25 graczy. Tu na mapie są zaznaczone stacje benzynowe, które na mapie są. Jak widać, są tylko 3. No i też bardzo proste zadanie. Musicie po prostu podjechać na taką stację z autem, no i je zatankować. 75 jednostek paliwa, co jest bardzo ważne. Bo kiedyś też były zadania na tankowanie pojazdów. I pamiętam, że wtedy liczyło się, nawet jeżeli tankowaliśmy pojazd, który już miał 100 jednostek paliwa, tak, czyli max. Teraz to się niestety nie zalicza, więc trzeba po prostu jak najbardziej tego paliwa zjechać, żeby móc w pełni zatankować. I ostatnie zadanie, zlikwiduj 2 wrogich graczy z rzędu bez przeładowania broni. Też zadanie wydaje mi się bardzo proste. No tak jak mówię, zadania bardzo proste, jedynie to jest powiedzmy czasochłonne, bo trzeba to zrobić w 3 różnych meczach.
Więc to jest takie właśnie, tak jak mówię, czasochłonne, ale tak poza tym to wszystkie zadania są bardzo proste. Więc widzimy się zaraz w grze i pokażę wam, jak efektywnie te zadania wykonać w najszybszym możliwy sposób w jednym meczu, tak jak mówiłem. Okej, więc jesteśmy już w meczu i miejsce, w którym chcecie wylądować, to jest o tutaj, ten taki powiedzmy obóz badawczy, stacja badawcza, nie wiem jak to nazwać, ale to jest właśnie miejsce, w którym chcecie wylądować na początku i stąd będziemy przemierzać dalej, wykonywać po kolei zadania. Więc no powiedzmy, lądujemy tutaj. Możecie sobie, no dobra, przeszukać te jakieś rzeczy, pozbierać i tak dalej, się skierować. O, teraz ktoś leci. Więc możemy spróbować wykonać to zadanie z dwiema eliminacjami. Tylko tych ludzi znajdźmy. Jeden. Teraz nie przeładowujemy tej broni, tylko szukamy kolegi. I proszę bardzo. Ten oto prosty sposób. Czekajcie. O, zlikwiduj dwóch wrogich graczy z rzędu bez przeładowania broni. Więc mamy pierwsze zadanie wykonane. I teraz tak naprawdę tu już wszystko. Skoro te zadanie już mamy wykonane, to możemy lecieć dalej. Więc teraz pokażę wam moim zdaniem najbardziej wydajną ścieżkę, jeśli chodzi o zadanie, powiem, które o te. Użyj tyrolek pnączy do grindu lub wyciągów. Więc tu mamy pierwszą tyrolkę. Może ja sobie to zaznaczę, żeby było widać. Tej pod mapą widzicie teraz postęp tego zadania, więc wskakujemy na tą tyrolkę. Lądujemy tutaj. Teraz mamy rolkę numer 2. Normalnie lecimy na górę. Siach. Teraz mamy tyrolkę numer 3. Na tą oto tutaj stację badawczą, gdzie pokażę wam kolejne zadanie. Na razie chwilę zostawiamy tyrolki w spokoju. I lecimy do NPC-a, który się tutaj znajduje, czyli do Lela. Leli. Leila. No jakoś tak. A to dlatego, że ten NPC sprzedaje tarczę kuloodporną. I jej zakup liczy się do zadania zbierz kuloodporną tarczę w różnych meczach. Więc wystarczy, że w trzech różnych meczach wylądujecie o tutaj, w tym oto miejscu. Podejdziecie do tego NPC-a, kupicie od niej tą tarczę za no 250 sztuk złota i proszę bardzo, zadanie będzie wykonane. Więc to jest to. I teraz co do tyrolek, to polecimy tu. Lecimy sobie tutaj na tą tyrolkę. Lecimy tu na górę. I tak naprawdę w tym momencie macie wybór, ponieważ możecie użyć ponownie tej tyrolki. Jak widzicie, zaliczyło się.
Lub możecie zrobić też tak, że jak ja na przykład lubię, też nie do tego zadania, ale ogólnie ja lubię robić, polecieć tu, tutaj na samą górę, na samej górze jest trampolina, tak jest, jest launchpad na sławetnym szczycie, wybijamy się z niego, no i macie wybór. Naprawdę trolka jest tu jedna jest też tam dalej obok wielkiego lodowca. Jakby wybór jest dowolny, ale przychodzicie na przykład tu i macie. Okej. Więc mamy już zrobione dwa zadania. Teoretycznie trzy, bo ta tarcza kuloodporna, ale to wiadomo. Więc teraz zostały nam jeszcze te trzy. Wsiąść do różnych pojazdów, spożyj jedzenie podczas jazdy pojazdem i zatankuj pojazdy. Więc udamy się do wielkiego lodowca. Albo ja zrobię cięcie, jak już będę przy pojeździe. Się widzimy. Okej, okay, więc jesteśmy w wielkim lodowcu i tu mamy nasz pierwszy pojazd. Wsiadamy do niego. I proszę bardzo, mamy wsiąść do różnych pojazdów. Teraz teoretycznie tu powinien też się SUV pojawić, akurat się nie pojawił, więc musimy jechać trochę dalej, ale znam miejsce, gdzie SUVy będą i jest to są to karkołomne koleje. Nie są one daleko, więc damy, no w górze co tam. Jak się bawić, to się bawić. Dobra. Więc mamy już powoli, zbliżamy się do karkołomnych kolei. Trochę rozstrzelanych, jak widać. Wsiadamy. Okej. Okej. Okej, czyli jednak się okazuje, że muszą to być trzy różne pojazdy. Czyli musi to być szybki samochód, musi to być SUV i musi to być motor. Okej, wsiadamy do SUVa. Co, i teraz musimy gdzieś znaleźć motor. Oj, oj, oj. Przyznam się szczerze, tego nie przewidziałem do końca. Ale dobra. Znajdzie się. Więc widzimy się, jak znajdę motor albo na stacji. Takiego. Zatankujemy na razie z tego dystrybutora. Jak widzicie, teraz tankuje. Już się dalej nie zalicza. Więc weźmiemy po prostu dwa kanistry. Na potem się dotankuje. Bo to jest bardzo ważne, trzeba pamiętać, bo trzeba to zrobić zanim że zostanie 25 graczy. Zjedziemy. No i widzimy się, jak znajdę motor albo zrobię jakieś kolejne zadanie.
udało mi się wykonać zadanie z tankowaniem pojazdów na ostatniej gwizdek, można powiedzieć. Nadal niestety nie znalazłem motoru, może się to zaraz zmieni, więc widzimy się, jak już będę w stanie pokazać wam kolejne zadanie. Ok, więc udało mi się znaleźć banany, które liczą się jako jedzenie. Więc teraz pokażę wam, jak zrobić to zadanie. Chodź. Jak zrobić zadanie spożyj jedzenie podczas jazdy pojazdem jako pasażer. Więc jak zrobić to zadanie solo? Bardzo proste. Rozpędzacie się, po czym przesiadacie się. Czekajcie, żeby nie wpaść tą. Przesiadacie się i spożywacie. I tyle. I zostały nam teraz dwa zadania, czyli motor i ta tarcza kuloodporna. Więc widzimy się, jak znajdę już motor. Okej, mamy motor. Świetnie. Czyli mamy to zadanie również wykonane. I naprawdę to jest wszystko. Już tak jak mówię, kuloodporna tarcza jest zadaniem do wykonania w trzech różnych meczach. I tam nie będę już wam pokazywał tego, jak to odblokowuję. No bo tak jak mówiłem, wystarczy, że po prostu polecicie trzy razy w to miejsce w trzech różnych meczach, pogadacie z NPC-em, który się tam znajduje, i kupicie od niego tą tarczę i to całe zadanie będzie wykonane. Więc tak jak mówiłem, nie jest to rzecz trudna. Nie jest to trudna. Zadania też nie były trudne. Chyba najtrudniejsze w sumie okazało się znalezienie właśnie tego motoru. No i co? To by było na tyle. Jeszcze zrobimy. Dzięki za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę. Możecie również zostawić subskrypcję na kanale. I widzimy się w następnych materiałach na moim kanale. Na razie.